Dzień dobry, 43. odcinek rozmów o Wschowie. Dzień po sesji Rady Miejskiej, gdzie ustalono podwyżki dla nowe wynagrodzenie dla burmistrza Wschowie. Nie ustalono podwyżek dla radnych Rady Miejskiej. Przynajmniej te podwyżki dla burmistrza odbiły się szerokim echem. Komentowane są i na portalach społecznościowych oraz na portalu samorządowym ZW.pl i na portalu LK.pl. A również gdzie jeszcze to jest komentowane? Również na profilu, na facebookowym koncie burmistrza, ponieważ burmistrz postanowił odnieść się do tych wynagrodzeń i wytłumaczyć dlaczego. My zaraz to sobie omówimy, ale chciałbym, żebyśmy zaczęli od takiej sytuacji, która mnie trochę zaintrygowała, a mianowicie jest w czasie sesji głosowanie nad podwyżkami dla radnych. Głosowanie kończy się wynikiem 10-10 nieoczekiwanie dla wszystkich, bo każdy zna arytmetykę, policzył już sobie i wie, że opozycja zagłosuje tak, koalicja tak, a i tak kończy się to remisem 10-10 i pojawiają się tam takie dwa głosy. Pierwszy, i chciałbym, żebyście to skomentowali, radcy prawnego, który nic z tego nizowego nagle mówi, i to jest pierwsza wypowiedź, pierwsza reakcja, bo pani przewodnicząca nie wie, czy uchwała została podjęta, czy nie, co robimy, i radca prawny mówi, że uchwała nie została podjęta, a więc można zrobić przerwę i jeszcze raz głosować. Jako dziennikarz ZW.pl, który pracowałem chyba 8 lat i byłem świadkami takich sytuacji w Sztyktyngowej, pamiętam jedną taką sytuację, na pewno w Sztyktyngowej, gdzie głosowanie zakończyło się remisem i nikomu tam nie przyszło do głowy, żeby głosować ponownie na tej samej sesji, wręcz odwrotnie, dla wszystkich było wiadome, że owszem, podejmiemy ten wątek, ale na następnej sesji. Zresztą podobna sytuacja była ze Związkiem Międzygminnym Eko Przyszłość, kiedy uchwalali podwyżki ekośmieci rok temu bodajże. Tak. I ja sobie przesłuchałem tego ich zgromadzenia i okazało się, że w mojej ocenie niepoprawnie zostały uchwalone te podwyżki, ponieważ nie osiągnęli bezwzględnej większości. Oni zdecydowali się jeszcze raz głosować, ale po tym moim artykule i chyba również jakieś tam jeszcze jednym portalu o znaczeniu województwa lubuskiego, a nie tak małego jak mniejszowy blok, zdecydowali się jednak powtórzyć to głosowanie, więc to nie są takie żarty, że można sobie zagłosować od tak na tej samej sesji, ale chciałbym, żebyście powiedzieli, jak wy odebraliście słowa radcy prawnego. Zaczynam od radnej Katarzyny Owoc-Kochańskiej. Oddam głosy, bo się rozpędziłem, to muszę jeszcze tylko przedstawić radnych, którzy współprowadzą rozmowę o Wschowie, czyli radna Katarzyna Owoc-Kochańska. Dzień dobry i przepraszam. Dzień dobry. Radny Przemysław Gliński. Dzień dobry, witam. Oraz radny Piotr Buczek. Dzień dobry i przepraszam. Ja nazywam się Rafał Klan, jakby co. I zaczynamy od radnej Katarzyny Owoc-Kochańskiej. No już nie pierwszy raz radca prawny popłynął na sesji ze swoimi opiniami i tutaj ewidentnie, zresztą to było wiadome, drodzy Państwo, że jeżeli wchodzą dwa projekty uchwał, jedna podwyżka dla burmistrza, gdzie 11 radnych podpisuje w drugiej uchwale wniosek o podwyżki dla samych siebie, że to się musi z sobą zazębiać i nagle okazał się po prostu szok. No i radca prawny, który posłusznie wykonuje polecenia burmistrza, no tutaj musiał... pokazał tak naprawdę, no to jest jego pracodawca, no nie ukrywajmy. No zaproponował rozwiązanie, które dla niego było w tym momencie najtrafniejsze, najmniej problematyczne później dla urzędników, czy tam dla pana burmistrza i radnych. No i dobrze, że byliśmy na tej sesji, bo w sensie w ratuszu, bo to jest bardzo ważne, że byliśmy stacjonarnie i zrobiliśmy szum. Że hasła tego typu są niemożliwe, jeden z radnych wyszedł do pracy, już nie mógł wrócić, że to jest nieodwracalne, niestety stało się, ktoś wie jak klika, zastanawia się, to nie są żadne zabawy w głosowanie. Także ta pierwsza wypowiedź była katastroficzna i pokazywała właśnie tą zależność. Radny Przemysław Gliński. No oczywiście bywa tak, że ktoś się pomyli w swoim życiu. I tutaj się radny Franciszek Baszczyn pomylił, miał nacisnąć zielony guziczek, nacisnął czerwony, czy odwrotnie.
No, kolory też się mylą. Nie doczytał może, może nie założył okularów, nie wiem. Nie rozstrzygać, natomiast pomylił się. Rzeczywiście wszyscy byli zaskoczeni od tak zwanej opozycji przez tak zwaną koalicję, a myślę, że koalicja najbardziej. No ale zdarzyło się. W związku z tym no, trzeba było po prostu najnormalniej w świecie powiedzieć, że uchwała nie została podjęta. Ona, jak znam życie, będzie wprowadzona na kolejnej sesji i te podwyżki pewno, jak to ktoś powiedział, złota jedenastka przegłosuje. No i już. Natomiast niepotrzebnie było szukać jakichś kombinacji, ogłaszać przerwę, żeby może coś się uda wymyśleć, może coś się uda zrobić. Nie uda się, bo nie mamy takich możliwości, żeby jak gdyby powtórnie głosować. No i wszystko w temacie. Radny Piotr Buczek. A ja wcale nie jestem przekonany, że radny Franciszek Baśny się pomylił. Być może siła argumentów spowodowała, że w tym momencie poczuł jakąś solidarność z tymi argumentami i zagłosował zgodnie z własnym sumieniem. Powiem tak, bo tu słyszę, że doszło, że pan radca prawny jakby sprowokował tą przerwę, tak? Nie, pan radca prawny zaproponował przerwę, po której miało nastąpić głosowanie jeszcze zanim radny Franciszek Baszczyn oświadczył, że sprzęt. Rozumiem, już po głosowaniu, bo tak, niestety tak. Musiałem opuścić to, prawda, wspaniałe miejsce. Tak się złożyło. Nawiążę do tego troszkę później. Proszę Państwa, w sierpniu byliśmy świadkami podobnej sytuacji w Sejmie. Prawda? Ja akurat śledziłem te obrady i odebrałem informację, że posiedzenie zostało przeniesione i nagle okazało się wieczorem, że jednak się odbyło. Doszło wówczas też do reasumpcji. Okazało się, że pięciu prawników skonsultowało się z panią marszałek, chociaż oni o tym nie wiedzieli nawet. I prawdopodobnie taka sytuacja być może miała miejsce i teraz. No oczywiście, no to wszystko brzmi trochę dziwnie, no bo pani przewodnicząca z tego co wiem miała wątpliwości, czy uchwała przechodzi, czy nie przechodzi. To jest, tak, to jest oczywiste, że nie przechodzi, bo musi być większość, a było 10 do 10. I tyle. Nie chcę rozwijać tego tematu, bo być może jeszcze będziemy dalej mówić na temat wczorajszej sesji. I także no. Ależ Piotr, ciebie nie było, pan Franciszek Baśczyn. Bardzo mocno, może to nie było nagrane, bo ja, wiecie państwo, mamy tylko te 5 minut i te 2 minuty, potem nie jest nagrywane. Pan Franciszek Baśczyn mówił, że absolutnie on jest za tą uchwałą. On chciał reasumpcji. No to trudno. Mieliśmy zrobić wszystko, żeby ta uchwała przeszła. Zachłanność tych ludzi nie jest na granic, Piotrze. On to powtarzał kilkukrotnie podczas, w czasie tych rozmów, że on jest za. Stan prawny jest taki, że uchwała nie została podjęta i tyle w tym momencie. I wszelkie próby reasumpcji uważam za nadużycie. Podobnie jak jest to komentowane w kontekście oczywiście naszego parlamentu. Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości, przynajmniej tej sesji. Uchwała musi wrócić i wówczas podejrzewam, że do skutku będziemy głosować. Jeżeli ponownie ktoś się pomyli albo nie, no to wówczas wróci w styczniu, potem w lutym i tak dalej. Natomiast tak, chciałem tylko dopowiedzieć, bo pojawił się ciekawy wątek, nie wiem, czy państwo zwróciliście uwagę, poruszył kolega Piotr, że pani przewodnicząca nie wiedziała, czy uchwała przeszła, czy nie przeszła. Skoro pani przewodnicząca z, można powiedzieć, ze stażem dwóch kadencji jako przewodnicząca nie wie, czy przy równej ilości głosów za i przeciw uchwała przechodzi, czy nie przechodzi, to może świadczy to o tym, że warto było pomyśleć o zmianie na tym stanowisku. Skoro jest radny, na przykład Piotr Buczek, także z dużym stażem jako radny i doskonale wie, to może czas na to, żeby zaproponować na przykład kolegę Piotra, a może kogoś innego z radnych, którzy wiedzą, orientują się w prawie, w przepisach, znają statut, znają ustawę i nie będzie to dla nich dylematem, czy przy jednakowej ilości głosów za i przeciw ustawa przechodzi, czy nie przechodzi. Może będą po prostu lepszymi przewodniczącymi i może czas pomału takie delikatne, nazwijmy to kosmetyczne, zmiany w Radzie Miejskiej w Wrocławiu wprowadzać. Z ust mi to wyjąłeś przemysł, aczkolwiek myślałem o tobie jako idealnym kandydacie na przewodniczącego i powiem szczerze, już na poprzedniej sesji chciałem przynajmniej zapowiedzieć, że wypadałoby tego przewodniczącego zmienić. Pani przewodnicząca bardzo ostro atakowała mnie za to, że nie przygotowałem dobrze wniosku formalnego. On był trochę spontaniczny, to przyznaję. Chciałam oddać jak gdyby ducha tego wniosku, odnosząc się do poprzednich uposażeń radnych. A tam oczywiście no, w samej uchwale był ten, prawda, ten wskaźnik,
ten przelicznik, to trzeba byłoby rzeczywiście z kalkulatorem trochę podziałać. I rzeczywiście wyglądało to trochę nieprofesjonalnie z mojej strony, co przyznaję, co zresztą za co mi się oberwało. Aczkolwiek pani przewodnicząca też mnie trochę zaskoczyła. Ja myślę, że ona wie, że uchwała nie przechodzi. To jest oczywista i prosta sprawa. Natomiast trochę może była w szoku. W żadnym świecie. No, tak. I tu jest pies pogrzebany. Natomiast koncepcja zmiany przewodniczącego jest jak najbardziej, bardzo się cieszę, że ktoś tutaj o tym powiedział. Aczkolwiek oczywiście ja się zwyczajnie w świecie tego nie nadaję, ale myślę, że Przemysław jest idealnym kandydatem. Trzeba do tego wrócić. Świetnie. Dobrze, zaraz do tego wrócimy, a chcę was zapytać, czy zdarzyło się w tej kadencji, że urządzenia do głosowania zaszwankowały i jak głosowaliście nie. Tak, to wyszło wam nie, a jak głosowaliście nie, to wyszło wam tak? To jest jakiś... Mi się tak nigdy nie zdarzyło. Nie, takie rzeczy nie miały miejsca. Oczywiście mają miejsca często takie rzeczy, że szwankuje generalnie przekaz i szwankują łącza, szwankują serwery, jak się wczoraj okazało. Znowu mieliśmy sesję z prawie godzinnym poślizgiem. I ja może już do znudzenia będę powtarzał, namawiam panią przewodniczącą od bardzo, bardzo długiego czasu, żebyśmy wrócili do sesji stacjonarnych. Na przykład w Centrum Kultury i Rekreacji, gdzie jest, myślę, że lekko ponad 200 miejsc siedzących na sali. Nas jest 21 osób, plus kilka osób z urzędu, to jest może 25 osób obecnych na sesji. Możemy wszelkie wymogi sanitarne zachować i odbywać sesję w systemie stacjonarnym, gdzie będzie stała kamerka i nagrywała i przekazywała, bo wczoraj by się okazał był problem z przekazem sesji na bieżąco. Nie po raz pierwszy, jak zapewne wiecie, na znak protestu w ogóle oddałem ten sprzęt elektroniczny, ponieważ po kilku czy kilkunastu nawet takich, że tak powiem, problematycznych próbach połączenia się, w zwyczajnym świecie stwierdziłem, że nie będę w to wchodził. W tej chwili przychodzę do ratusza, gdzie jestem obsługiwany przez fachowca, ale okazuje się, że z tym sprzętem coś jest nie tak. Tu przemysłam całkowitą rację, tylko powód do sesji stacjonarnych, aczkolwiek oczywiście w tej chwili nie jest dobry moment, żeby o tym mówić, biorąc pod uwagę, że mamy około 30 tysięcy zachorowań dziennie. Natomiast był moment, że tych zachorowań nie było w ogóle. I wszelkiego rodzaju gremia, łącznie z komisjami sejmowymi, spotykały się na jednej sali, oczywiście z zachowaniem pewnych rygorów sanitarnych. I ja liczyłem, że wrócimy do tej formy, biorąc pod uwagę, że jest ona zwyczajnie w świecie wygodniejsza, bardziej komunikatywna i generalnie no, lepiej się pracuje. Natomiast uważam, że w ogóle generalnie prowadzenie tej sesji w trybie zdalnym jest bardzo wygodne. To o tym już chyba mówiłem, nie będę do tego wracał. Natomiast tam ty miałeś jakieś inne pytania. Tak, moje pytanie brzmiało, czy zdarzyło ci się, żeby głosować tak, a wynik okazywał się nie, lub na odwrót? Po każdym przegranym głosowaniu wydaje mi się, że tak było, ale nie, serio nie, wydaje mi się, że nie. Że tu akurat mi osobiście się to nie zdarzyło i nie podważam, no... Nie, nie zdarzyło mi się. Dobrze, wiecie co to, bo nie chciałbym jakoś dużo temu czasu poświęcać, ale dla mnie to akurat ma znaczenie, że przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej wyraża publicznie taką opinię. Nie to, że się pomylił, tylko że urządzenie coś tutaj nie zadziałało, ponieważ twierdzi radny Franciszek Baszczyn. Jak się okazuje, najprawdopodobniej wydarzyło się to po raz pierwszy w historii tego sprzętu. Zagłosował tak, a pojawiło się przeciw. I moje pytanie jest takie, czy radny Franciszek Baszczyn mówi prawdę? Waszym zdaniem? Ojejku, no wiecie co, no tutaj ja nie siedziałam za jego plecami i tego nie widziałam. Zakładamy statystycznie, że jeżeli na 100% wcześniejszych sesji było i troszkę sporo i głosowań też było, nikomu się to nie zdarzyło, nikt tego przynajmniej nie zgłaszał, tak? No to tutaj mamy prawo wątpić, czy pan Franciszek nie dostosowywał swojej wypowiedzi do potrzeby ponownego głosowania po prostu. No, pokazują, że im trudno jest się przyznać do błędu, do porażki, więc myślę, że taki odruch miał przed linczem, który później być może go spotkał gdzieś tam w gabinecie, że burmistrz na niego skoczył, ty Franek, zgłupiałeś, nie możesz się skupić, czy takie tego typu hasło, bo pamiętam jak na nas krzyczeli, pamiętasz Piotr, tak? Więc oni takie zachowania mają, więc być może z tego stresu ten pan Franciszek po prostu no tak powiedział, że zrobił za, wyszło przeciw. No, tak myślę. Rozumiem, chociaż ja tam o wiele więcej wymagam od przewodniczącego no, tak ważnej komisji. Radny Przemysław Gliński. Mam wrażenie, że mijał się z prawdą pan przewodniczący, dlatego że za chwilę później, jak wnioskował o reasumpcję głosowania,
powiedział, że jest to możliwe, bo mamy to w statucie i zapisane w ustawie o samorządzie gminnym. Ja twierdziłem, że nie ma tego ani w statucie, ani w samorządzie. Potem statut odpuścił, mówi, że na pewno jest w ustawie. Mówię, że moim zdaniem nie, jak pokaże artykuł, ja go chętnie przeczytam. No nie pokazał tego artykułu. W związku z tym to nie jest chyba pierwszy raz, jak pan wreszcie się lekko mija z prawdą. Natomiast tutaj nie siedziałem oczywiście też przy nim i nie wiem, jak zagłosował. Być może miał takie szczęście, że raz na ileś set czy tysięcy głosowań, które się odbyło, patrzy na wszystkich radnych i wszystkie sesje, które do tej pory się odbyły na tym sprzęcie, to jemu raz się tak wydarzyło i ten sprzęt zagłosował nie tak, jak powinien. No to jak ma tyle szczęścia, to dzisiaj zapraszam do kolektury, niech gra i jeżeli się dowiemy w poniedziałek, że we Wschowie padł milion, no to wiemy kto. Radny Pierwniczy. Jak wiadomo, mamy trzy rodzaje prawd i którą z nich na pewno Franciszek Baszczyn głosił. Wydaje mi się, że po prostu waga tego głosowania spowodowała, że ręka mu zadrżała i tyle. No, zupełnie serio, nie podejrzewam go, żeby tak w oczywistym sposób tej prawdy nie mówił. Wydawało mu się i tyle. No, musiałby się do niego duży wstrząs, powiedzmy sobie szczerze. No, był w stresie, na pewno był w stresie. Był w stresie, bo to było ważne głosowanie, no i już widzę, jak powiedzmy... Paweł Kukiz, człowiek trochę młodszy od Franciszka Baszczyna, bo w moim wieku, też się mylił przecież, ale prawda? I to trzej naraz się pomylili. Po reasumpcji wszystko było okej, okay, więc... Ale oni już widzieli te 1000 zł więcej na swoim koncie, oni już mieli wydane te pieniądze, Piotr. To był stres. Zdążył wydać, Katarzyna, zaręczać. Znaczy to akurat jest prawda, bo jak ja bym się dowiedział, że przytulę 1000 zł więcej, to też już bym planował. I to jest takie naturalne, ludzkie. Nie demonizujmy 1000 zł, naprawdę. No co można? Przestań. A ty byś nie planował? No co, no jakby, no nie, no słuchajcie, no 1000. No nie będę się wypowiadał, bo zaraz powiecie, że tu przemawia przeze mnie jakiś tam, to jest nie wiem. Dużo pieniędzy, 1000 zł. Nie twierdzę, że jest mało, ale nie sądzę, żeby ktoś miał, mając w głowie, że za chwilę będzie miał 1000 zł, nie wiadomo jakie psnu, jakie plany. Przed świętami jeszcze? Nie, ja teraz nie, bo nie sprzeczajmy się o to. Ja nie twierdzę, że akurat radny Franciszek Baszczyn, który teraz tak na marginesie, jeżeli już pojawił się wątek, aby przewodnicząca zastanowiła się, czy nadal powinna być przewodniczącą, bo może ją zastąpić. Wydaje mi się, że przewodniczący Franciszek, który jest widać w permanentnym stresie, też powinien przemyśleć tę sprawę i też być może któryś z was powinien zostać tym przewodniczącym. I tutaj sobie tak kadziliście, ja teraz muszę przejść do ofensywy, kontrofensywy, ponieważ oglądając, słuchając sesji, zastanawiałem się, czy opozycja nie może, mówię teraz o sytuacji z głosowaniem nad podwyżkami dla radnych, czy nie może ustalić między sobą jakiegoś jednego wniosku, który przedstawi, dobrze poukładanego i zaproponuje do głosowania, bo tam się pojawił bodajże że dwa wnioski. Jeden radnej Katarzyny Owoc-Kochańskiej, a drugi radnego Piotra Buczka. Akurat tak szczęśliwie wszyscy są z nami tutaj. I moje pytanie brzmi, z czego to wynika? Bo widać, że na przykład koalicja rządząca jednym murem głosuje, no owszem, tam się pomyli w głosowaniach, ale mają jakąś spójną wizję. A jak ja się przyglądam temu, co robi opozycja, to mam wrażenie, że tej spójnej wizji nie ma. No, opozycja nie jest jakimś monolitem, tak jak powiedziałem, jest to antykoalicja raczej niż jakaś zwarta opozycja, natomiast uważam, że wniosek Przemysława i mój, one były w zasadzie podobne do siebie, ubrane w ten już formalny, powiedziałbym po tej przerwie, formalną swoją formę, taką powiedzmy optymalną, czyli odnoszącą się do wartości, że tak powiem, występującej w tej pierwotnej uchwale, był to bardzo dobrym wnioskiem. Należy o podwyżkach rozmawiać. To nie jest tak, no nie możemy do końca, powiedzmy, no biorąc pod uwagę fakt, że rzeczywiście w innych samorządach to wygląda zupełnie inaczej. Rażące w tej uchwale była kwota podniesienia uposażeń o około 60%. To jest szokujące. Natomiast oczywiście można rozmawiać o jakiejś małej podwyżce. Właśnie myśmy to zaproponowali. Tak, żeby pokazać ten akt dobrej woli z naszej strony i jakby w sposób jakiś, nie wiem, zaspokoić rządzę naszych kolegów z koalicji w tym momencie i wrócić na przykład do tematu przed wyborami, załóżmy. Żeby społeczeństwo miało pewną świadomość, że radni, na których będą głosowali, na przykład zamierzają sobie podwyższyć do tego poziomu, jaki jest teraz.
Uważam, że nie fair było, była tak radykalna podwyżka, natomiast oczywiście ten wniosek był bardzo dobry. Tak mi się wydaje, że on naprawdę, no już pomijam, bo za chwileczkę wyjdziemy, że również jesteśmy zachłani, tylko na mniejszą skalę. Nie, trzeba o tym rozmawiać i to w pewnym sensie chciało, ja chciałem, sądzę, Przemysław, również chcieliśmy rozładować pewne napięcie, jakie zapanowało, bo wy mówicie o tych 1000 złotych, że oni już tam planowali, już wydawali te pieniądze. Chcieliśmy pokazać, że tak, jesteśmy skłonni do rozmowy, że nie jesteśmy radykalnie nastawieni negatywnie tylko dlatego, żeby zrobić komuś na złość i możemy rozmawiać o podwyżce, głosować za lub przeciw, ale na mniejszą skalę. I tak taka była intencja. Dlatego to mówię o naszym wniosku, bo były bardzo zbieżne w gruncie rzeczy, że to był naprawdę niezły. Natomiast co do reszty opozycji, z tego co wiem, środowisko Miłosza Czopka było zdecydowanie przeciw jakiejkolwiek podwyżce. Także, ale naprawdę się nie umawiamy przed sesją, w jakiś sposób nie planujemy. I ja nie mam takiej potrzeby, powiem szczerze, żeby rozmawiać z wszystkimi o tym. Dobrze. Radny Przemysław Gliński. Myślę, że troszeczkę bierze się to oczywiście stąd, o czym powiedział przed chwilą mój przedmówca, że my nie umawiamy się, tak, nie umawiamy tych wspólnie dokumentów na sesję, nie ustalamy jednego frontu. Każdy z nas przychodzi i ma jakiś swój pomysł na pewne projekty uchwał. Czasami jest nam trudno, bo my dostajemy projekty uchwał tak naprawdę na tydzień przed sesją. Pamiętajmy, że każdy z nas pracuje, ma swoje życie i tak dalej, i tak dalej. Są komisje, są różne rzeczy. Wnioskujemy czasami na komisjach o to, żeby, na przykład ja wnioskowałem o to, żeby był gotowy projekt ustawy, uchwały na przykład na 80% dla pana burmistrza, no bo kto to ma przygotować, tak? Potem nad projektami uchwał w Urzędzie Miasta pracują urzędnicy, którzy się na tym znają, którzy potem konsultują to z radcą prawnym. My nie mamy takich możliwości, tak? My tyle, co ewentualnie sami gdzieś tam wymyślimy, to czytamy. I stąd się bierze to, że potem są takie różne pomysły. Musimy na gorąco pracować w czasie sesji, musimy prosić o 5 minut przerwy, przygotowywać projekty uchwał, bo tak sobie życzy pani przewodnicząca. W związku z tym, tak jak chociażby teraz, w projekcie dla podwyżek dla radnych były zapisane jakieś tam krotności kwoty bazowej, procenty z tego wszystko, to trzeba było poprzeliczać. No już, gdyby było prosto napisane, że dla przewodniczącej rady kwota czy dieta ma wynieść 2500 czy 560 zł, bo tak po przeliczeniu wychodziło, a nie, że to 80% z 2,4 krotności kwoty bazowej coś tam, czyli nie wiadomo ile tak naprawdę. Ja wiem, że chodziło o to, żeby nie pokazać mieszkańcom, że pani przewodnicząca ma dostać prawie 2600 zł miesięcznie na rączkę, że przewodniczący komisji ma dostać blisko 2000 zł na rączkę, żeby tego mieszkańcy nie widzieli, bo jak mieszkaniec przeczyta, że to jest 60% kwoty bazowej, wynik z artykułu czy tam z paragrafu któregoś rozporządzenia, to nikt tego nie będzie sprawdzał. Po prostu pomyśli, a i tak nie wiem, ile on tam dostaje. A jak napiszemy 2000, tam 1900 tam złotych czy 2000 zł, no to niejednego mieszkańca zaboli, że przewodniczący zaraz w miesiącu 3 godziny bierze 2000 zł, tak? I to tylko o to chodziło. I stąd się biorą takie rzeczy, musimy prosić o przerwy, przeliczać, kombinować, tak? Radna Katarzyna Owoc-Kochańska. Ja może tutaj powiem, do twojego pytania głównie się odniosę, bo tu masz całkowitą rację. Na początku, pamiętam, była taka sytuacja, że się kilka razy spotykaliśmy, żeby coś omówić, jakąś ważną kwestię i myślę, że trzeba do tego wrócić, bo te 7 dni, ile mamy czasu na to, żeby przed sesją się przygotować, a wiedzieliśmy, że tutaj jaka będzie przypuszczalnie sytuacja, mogliśmy faktycznie usiąść razem i trzeba pewne sytuacje jakoś rozładowywać. Piotrze, to przede wszystkim tutaj mam na myśli też ciebie w kontekście ugrupowania, które rządziło w poprzedniej kadencji. No musimy taką taktykę zrobić jak pan burmistrz. Musimy zacząć rozmawiać ze sobą, żeby być do niego prawdziwą konkurencją w takich ważnych, bardzo ważnych, gdzie konsekwencje budżetowe są ogromne dla mieszkańców, w takich sprawach podejmować decyzje. Później nie było też tak naprawdę później czasu, bo myśmy się tak naprawdę zgadzali mniej więcej i sądzę, że gdybyśmy wcześniej rozmawiali o takim pomyśle właśnie w grupie tych 10 czy tam 9 osób, żeby podnieść o tej 16%, o te 100 zł, czując, że jest to taki złoty środek, myślę, że każda osoba by gdzieś tam się dała przekonać, bo dla mnie to też było rozsądne.
mając nadzieję, że ta druga strona będzie mniej zachłanna i jednak coś przyjmie, jakieś argumenty. Ale nie ukrywam, że podczas trwania komisji i później sesji miałam pełną świadomość, że te 11 osób w ogóle nie ma w swojej głowie otwartości na argumenty związane z budżetem gminy. Że te osoby przekonały mnie podczas tej sesji, które widziałam realnie na żywo, im chodzi tylko o to, żeby wykonać polecenie burmistrza, to po pierwsze, bo zaraz była głosowana jego podwyżka, i żeby mieć więcej pieniędzy dla siebie. Im nie chodziło o interes społeczny. Stąd dla mnie ta druga propozycja, którą poprawiałam, bo pan radca tak kazał, była, żeby w ogóle nie było podwyżek. I sądzę, że dlatego też pani Emanuela tak mocno podkreślała w kuluarach, że też nie będzie za tym, żeby podnosić cokolwiek. Ale jest słuszne twoje spostrzeżenie, Rafale, odnośnie rozmów. To byłaby niezła kontra dla pana burmistrza, gdybyśmy się zaczęli tak spotykać, chociaż tak myślimy podobnie tak naprawdę, prawda? Bez tego spotykania. Ale w takich ważnych będzie niedługo budżet na 2022, warto się wspólnie spotkać. Dobrze, to wiecie co, chciałbym jeszcze jeden wątek, zanim przejdziemy do podwyżki dla burmistrza, poruszyć, bo na sesji i przed sesją zresztą pojawiły się czerwone kartki. Napisało o tym Radio LK. Ale te czerwone kartki przyniosły różne opinie się pojawiły na temat czerwonych kartek. Jak przed wyjściem na spotkanie czytałem i tam widziałem, Katarzyna, że się też do tego odniosłaś pod wpisem burmistrza. Nasza wspólna znajoma zwracała uwagę, że jej zdaniem język jest zbyt, nazwijmy to, potoczny. Ale chciałem was zapytać o to, a na końcu oddam głos Katarzynie. Czy wiedzieliście o tych kartkach, że one się pojawią? I chciałbym was zapytać, jaki jest wasz stosunek do tych czerwonych kartek, do tego pewnego rodzaju performance'u, czy on pomaga, szkodzi, czy waszym zdaniem ma to neutralne znaczenie? Radny Piotr Buczek. To mi trochę, powiem szczerze, przypominało takie demonstracje, jakie kiedyś brałem udział w Warszawie, kiedy przygotowywano właśnie jakieś wierszyki, które trzeba było wyskandować i tak dalej. Niektóre z tych kartek niosły bardzo ciekawe treści. Bardzo przemawiająca była kartka porównująca zarobki prezydenta Poznania, prezydenta Leszna, kogoś jeszcze i naszego burmistrza. To było bardzo przemawiające. Natomiast powiem szczerze, bo jakoś nie czuję się w tego rodzaju... Oczywiście w czasie sławetnych strajków kobiet sam nosiłem hasło jakieś tam, nie pamiętam jakie, generalnie rzecz biorąc, solidaryzując się i natomiast to nie jest forma, która do końca mi odpowiada. Musiałbym... Nie czuję się w tym dobrze, powiem tak. Uważam, że nie chciałem też, uznałem, że w kontekście tych bardzo ważnych głosowań nie ma sensu drażnić i chociażby burmistrza. Raczej należałoby przemówić do rozsądku, o czym za chwilę zresztą będziemy rozmawiać. I powiem szczerze, taką miałem taktykę. Uznałem, że oczywiście z mojej wypowiedzi to nie wynikało wcale w tej pierwszej części, kiedy dosyć ostro potraktowałem koalicję rządzącą. Natomiast uznałem, że siła argumentu w tym momencie może okazać się bardziej skuteczna niż rozsierdzanie takimi trywialnymi trochę tekstami kogoś, no bo to przynosi moim zdaniem skutek zupełnie przeciwny. Oczywiście jest zawsze mały procent prawdopodobieństwa, że siła argumentu przemówi w sytuacji tak powiedzmy ustawionej już mocno, że tak powiem, skonsolidowanej grupy, która była nie do końca, jak się okazuje, skonsolidowana, bo tam dwa razy doszło do wyłamań w trakcie głosowań, ale zawsze trzeba mieć się nadziei. Uznałem, że w tym kierunku trzeba pójść, a nie powiedzmy w pewnym sensie ośmieszać. No bo to takie ośmieszające było, prawda? Co jest, no trudno, no nie wchodzę w to, po prostu sorry, przepraszam, bo tutaj moja przyjaciółka i nie wiem, koledzy z opozycji, prawda, bardzo chętnie w to weszli, ja to nie czuję się w tym dobrze, to nie jest, nie do końca mi odpowiadała ta forma. Radny Przemysław Gliński. Ja podobnie się nie czuję w takich formach protestu, natomiast szanuję każdą formę protestu. Ja uważam, że każda jest dobra. Na niektórzy mieszkańcy być może odbiorą tą formę także niepotrzebnie, że być może za bardzo potocznym językiem, albo może za ostrym językiem.
Ale niektórym może to bardzo pasuje. Może ktoś powie, że w końcu ktoś miał odwagę, pokazał czerwoną kartkę, do tego napisał dlaczego. I być może całkiem fajna inicjatywa. Może, bo tam na tym spotkaniu przed ratuszem niewiele osób było. Może dlatego, że gdzieś tam w ostatniej chwili się pomysł zrodził, mało osób wiedziało, ale jest sygnał dla mieszkańców, że można się swobodnie wypowiadać, można swobodnie wyrazić swoje oczekiwania, swoje niezadowolenie. Także okej, dla mnie protest okej. Na pewno do bardzo wielu mieszkańców to dotarło. Tym, którym się spodobało, super. Ci, którzy mają inne zdanie, oczywiście każdy z nas ma prawo do swojego zdania, także moim zdaniem jest okej. Natomiast ja tylko dodam, bo nurtujmy cały czas te 1000 zł. Bo ktoś tu powiedział, że być może się radny pomylił, bo mu już 1000 zł przed oczami zaświeciło i on ręka zadrżała, że to, czy to dużo, czy mało. To zależy, jak na to spojrzymy. Jak na przykład przez pryzmat, tak sobie wymyślałem, jajek, to jest 1400 jaj. To jak ktoś zobaczył 1400 jaj przed sobą, no to potężna hałda. W związku z tym może to i może rzeczywiście emocje wzbudziło i ręka zadrżała. Chodziło o to, że życia sobie nie ułoży za 1000 zł miesięcznie. Ale 1400 jajek, to jakby jedno spożywać dziennie, to ze 4 lata jedzenia. Do rzucania, no to na całą demonstrację wtedy by było. I radna Katarzyna Owoc-Kochańska, ale wiesz co, jakbyś mogła trochę opowiedzieć o kuluarach, o tym, jak ten pomysł się zrodził, bo nie wszyscy mieszkańcy zapewne wiedzą, a przed ratuszem i stali radni opozycji, czyli radny Miłoszczopek i radna Emanuela i też mieszkańcy, czyli no, były jakieś osoby, a zresztą też radna Emanuela w trakcie sesji cytowała fragmenty chyba z tych czerwonych kartek i nawet chyba też pokazywała kartki podobnie jak ty. To o to bym poprosił radna Katarzyna Owoc-Kochańska. Kuluary były bardzo krótkie, tak jak tutaj Przemek słusznie zauważył. To była akcja spontaniczna, bo dla mnie to był taki szok. Ja dostałam bardzo późno te materiały, gdyż nie przeszły na moją skrzynkę mailową i tak naprawdę weekend jakby mi uciekł z tymi materiałami, więc pani Emanuela do mnie zadzwoniła. To jest właśnie ten element, który mówiłam wcześniej, że trzeba z sobą rozmawiać i się wcześniej umawiać i uzgadniać ważne zagadnienia. I stwierdziłyśmy, że jak nie my, to kto? Trzeba w końcu rozpocząć jakieś akcje happeningowe, pokazywać tą prawdę, która niestety, drodzy Państwo, do Państwa nie dochodzi z uwagi na to, że IZW jest kupione, nie ma tam żadnych treści, które by pokazywały inną stronę, że tak powiem, medalu. Jestem ze Wschowy, Gazeta Burmistrza i ewidentnie Państwo wiedzą, jakie tam będą treści. Nie ma przestrzeni, w której ludzie mogą gdziekolwiek dostrzec, co się naprawdę dzieje w tej gminie od 3 lat. A ponieważ mamy doświadczenie w różnych akcjach tego typu, ja sama jako politolog z wykształcenia wiem, że trzeba do różnych osób trafiać w różnych formach i to jest jedna z nich. Czy to będą banery, czy to będą jakieś listy ładnie ułożone stylistycznie, czy to będą wierszyki, czy to będą piosenki, nie ma to tak naprawdę znaczenia, jeżeli jest cel, który ma pokazać prawdę. A w tym przypadku nam o to chodziło i te akcje się nie skończą. Będą one w różnych formach. Być może będą znowu czerwone kartki za miesiąc, bo 30 grudnia jest sesja, ale takie akcje będą się odbywały, gdyż mieszkańcy muszą dowiedzieć. Sami też komentujący czy piszący do mnie na Messengerze wskazują prosto: proszę pokazać zdjęcia osób, które i jak głosowały, bo nie dociera informacja do większości mieszkańców. I my to będziemy, i będziemy się tego uczyły. Poza tym tam było jedno słowo, które było bardziej prowokujące, brzmiało ono spieprzaj. I żadnych innych słów wulgarnych tam nie było. Ja rozumiem, o co chodziło naszej wspólnej koleżance, bo to dwie osoby zwróciły na to uwagę. Ale drodzy Państwo, nie będę wracała do strajków kobiet, gdzie były gorsze hasła wypowiadane, ale mając też to na względzie, starałam się w obliczu tych 3 lat nagannej, uważam, pracy burmistrza i rady, tak dobrać słowa, aby nie przejść, żeby tej granicy przyzwoitości nie przekroczyć. Naprawdę, proszę mi wierzyć, ci, którzy mnie znają, wiedzą, że to jest bardzo duże dla mnie taki krok cofnięcia się w tej arogancji burmistrza, żeby tego nie pokazać, żeby zachować jakieś minimum kultury, a słowo spieprzaj czy miernota
nie są, uważam, na tyle obraźliwe, żeby mogły, nie wiem, młode pokolenie jakoś, nie wiem, w takim świetle, żeby uczą się jakiegoś wulgaryzmu i niestosownego zachowania. Także zobaczymy, co będzie dalej, co pan burmistrz zrobi, bo ja nie mówię, że tej granicy nie przekroczę. Jeżeli pan burmistrz za chwilę podniesie jeszcze więcej sobie pieniędzy, albo wyda, nie wiem, na kolejnego iPada, albo kolejnego iPhone'a, albo, nie wiem, jakiś samochód będzie chciał służbowy, nie wiem. Pan burmistrz pojechał ostro po bandzie, pokazując także, jak radni, co dla niego jest istotne. Jeżeli te 10 tysięcy miesięcznie jest dla niego za mało, być może dla mnie będzie za mało, jeżeli chodzi o słowo. Może czasami trzeba będzie tupnąć nogą. A kobiety, jak wiemy, potrafią mocno podkreślić. To ja tylko chcę powiedzieć, że zresztą się kontaktowałem z Katarzyną, nie powiem kiedy, i mówiłem, że mam ambiwalentny stosunek do tych kartek, ale wydaje mi się, że w polityce chodzi o skuteczność i jeżeli to przynosi efekt, no to w polityce o to chodzi. Ale naprawdę, żeby... że te hasła, bo tak naprawdę to jest protest też mieszkańców, pamiętajmy, bo pewne większość pomysłów, to oczywiście, powiedzmy, są też jakieś moje, że się z nimi zgadzam albo coś sugeruję, ale to wychodzi od mieszkańców. Mieszkańcy dają jakieś hasło, jakiś zapalnik. Ja bym powiedziała, pani przewodnicząca, nazwiska. Aha, no ona oczywiście by chciała nazwisko, oczywiście. No nie ujawnię jej swojego messengera, żeby widziała moją prywatną korespondencję, i to są hasła naprawdę od mieszkańców. Akurat ja w tej szybkiej akcji naprawdę nie miałam czasu się na tym skupić i tak na strajk kobiet bardziej się przygotowywałam z hasłami. Tak tutaj są to typowo hasła od osób, które śledzą to, co się dzieje we Wschowie, i to są ich hasła. Były jeszcze gorsze, proszę Państwa, których nie będę cytowała, bo tutaj to wtedy można byłoby mówić już o przekleństwach i przekroczeniu tej granicy. Radny Piotr Buczek. Wbrew pozorom forma jest jednak ważna. Mówimy tu o pewnym performersie, happeningu, i dla mnie jest też ważne, jaka jest forma tego. Jeśli mówimy o hasłach, niektóre rzeczywiście były bardzo dosadne, aczkolwiek nie przekraczały pewnej granicy. Wydaje mi się, że nie możemy mówić tym samym językiem, czy postępować na tyle twardo, na tyle brutalnie, żeby nie... Musimy być inni, moim zdaniem. Powinniśmy być jakimś, nie wiem, wzorem, wysyłać jakiś sygnał, że jesteśmy po prostu inni. Ja nie twierdzę, że to było złe. Tam rzeczywiście był ten taki kontrowersyjny wpis z pieprza, aczkolwiek klasyk powiedział kiedyś z pieprza dziadu, wszystko było ok. A ostatnio oglądałem taką komisję sejmową, kiedy przewodniczący powiedział: zamknij się pan. Ale to właśnie jest na komisji rewizyjnej. Właśnie to też mnie tak umotywowało w tym, przepraszam, z pieprzaj, bo dowiedziałam się od koleżanki radnej, że na komisji tej skarg pani jedna z radnych koalicyjnych właśnie używa do niej sformułowania: zamknij się. Właśnie, no, dziękuję. Wicemarszałek Sejmu ostatnio też tam nieładnie nazwał jakieś panie, co w ogóle było kiedyś nie do pomyślenia. Tak jak mówiłem na naszym ostatnim spotkaniu, jest to kwestia całkowitego wyjałowienia się opinii publicznej. Coś takiego nie istnieje, ludzie czują się bezkarni, także nie wydaje mi się, by Katarzyna przekroczyła jakieś granice tutaj w tym momencie. I tutaj zupełnie niepotrzebnie pani przewodnicząca, powiedzmy, kroczy tą drogą. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, nie do końca ten model performance'u mi odpowiadał po prostu. Natomiast tak jak mówię, myślę, że różne formy takich inicjatyw społecznych są potrzebne. Pani radna Katarzyna miała taki pomysł, z panią radną Manuelą miały taki pomysł i okej. Ktoś, jak poczytacie Państwo, ja rzadko staram się czytać, ale pod takimi ciekawymi artykułami, jak chociażby teraz na temat podwyżki dla pana burmistrza i dla radnych, to czasami pozwolę sobie poczytać komentarze na lokalnym portalu samorządowym, ale także wchodzę sobie czasami na portal leszczyński. Różnica jest chyba taka, że na leszczyńskim portalu cenzura nie obowiązuje, natomiast wiem od paru moich znajomych, że ich komentarze na lokalnym samorządowym się nie pokazują, czyli tam jednak administrator mocno czuwa nad tematem, które można wpuścić, które nie. W związku z tym czasami na tym leszczyńskim portalu są takie zachęty, ktoś napisał gdzieś tam, że może trzeba by zrobić jakiś taki marsz protestacyjny we Wschowie. O, niezły pomysł. To jest nawiązanie do tego, tak. O czym co teraz zrobiły koleżanki radne.
Może to jest kolejny pomysł na to, żeby mieszkańcy mogli wyjść i pokazać swoje niezadowolenie z działalności obecnej władzy w naszej gminie. Wydaje mi się, że brak cenzury zobowiązuje do czegoś ludzi, którzy na tym portalu publikują swoje wpisy też. A portal leszczyński jednak, powiedzmy, ten poziom w porównaniu na przykład do ZW, ja mówię do ZW przed wyborów, kiedy jeszcze był w miarę niezależny, był zdecydowanie zaniżony. Brak cenzury powinien zobowiązywać do czegoś, prawda? Bo tak jak myślał, jest cenzura, na pewno to i tak wytną. Nie. To jest ważne. Powiedzmy sobie szczerze, czasami czytam ten portal leszczyński i nie zawaham się, powiem, połowa wpisów jest po prostu beznadziejna. Ale mówisz o komentarzach, tak? Komentarzach, tak. Mówię właśnie o kwestii cenzury. No wiadomo, że nie cenzuruje się redaktora, który to pisze, tylko właśnie nie cenzuruje się. Także to do końca nie jest też dobre. Oczywiście jestem generalnie przeciwnikiem cenzury, natomiast uważam, że wolność zobowiązuje, niestety. Jest to jakieś wyzwanie, prawda? To... Ale pan burmistrz niech wie, że to jest dopiero początek. Ta czerwona kartka to jest początek. Może się nastawiać, przygotowywać, ma narady, ma różne swoje spotkania z dyrektorami. Ja już ostatnio właśnie słyszałam, drodzy państwo, różne uwagi, nawet jako związkowiec, co się działo w międzyczasie, jak przyszłam z informacją do pracowników. Niech wie, że będziemy myślały, nie tylko my. Głosy mieszkańców, które będą trafiały do nas na Messenger, w komentarzach, będziemy brały pod uwagę, bo my jesteśmy w końcu wybrani przez mieszkańców i naszym zadaniem jest wykonywać to, co tak naprawdę mieszkańcy potrzebują i wyrażać ich głos sprzeciwu. Znaczy, bo wiesz, ja się też zastanawiałem nad tymi czerwonymi kartkami przez pół dnia w międzyczasie, między różnymi zajęciami i właśnie jakby doszedłem do wniosku, że jeżeli one są skuteczne, bo też nie uważam, żeby tam się pojawiły jakieś hasła, które przekraczają nie wiadomo jakieś granice, bo nie przekraczają nawet to spieprza i nie wydaje mi się jakoś, nie wiem, wulgarne. Te granice w ogóle w języku zostały już dawno temu przekroczone. U nas we Wschowie i wydaje mi się, że to jest raczej kwestia prowincji, a nie jakiejś dojrzałości czy takiego rozeznania w tym, co się współcześnie dzieje w świecie. Pojawiają się takie głosy, na przykład pani przewodnicząca czasami na sesjach mówi, proszę się nie emocjonować, proszę nie machać rękami, ale właśnie w debacie o to chodzi. Emocje są czymś naturalnym i normalnym, jak się posłucha, bo pani przewodnicząca często powołuje się na to, co się dzieje w Sejmie, jak się posłucha tego, co się dzieje w Sejmie, to tam jest i buczenie, i tupanie, i komentarze naprawdę bardzo takie, jakby powiedzieć, niecenzuralne, które padają z sali. Te komentarze są w ogóle zapisywane w stenogramie z każdych obrad. Nie spotkałem się nigdy, żeby jakiś dziennikarz na przykład, albo jakiś obserwator powiedział, jak oni się zachowują, to jest naprawdę bardzo nieładne, powinni, nie wiem, gdzieś nauczyć kultury. Nie, właśnie w pewnym sensie brak kultury w debacie nie jest niczym złym. To znaczy brak kultury tak pojmowany drobnomieszczańsko, czyli proszę się nie emocjonować, proszę nie machać rękami. I przechodzimy do następnego wątku, bo rozmawiamy sobie już przez 43 minuty. O Matko Boska! Wiecie co, ja po tych wczorajszych podwyżkach i po argumentach, bo słuchając sesji miałem wrażenie, że argumenty dotyczące tego, że burmistrz nie powinien sobie przyznawać maksymalnych wynagrodzeń, były merytoryczne i bardzo wyraźnie wskazywały na to, co robią inni prezydentowie, nad jakimi budżetami panują i że ta podwyżka i tak będzie duża i spokojnie może sobie burmistrz przyznać 80%. I właściwie wydaje mi się, że ten temat by trochę już tak osiadał, gdyby nie fakt, że burmistrz z jakiegoś powodu postanowił się wypowiedzieć na ten temat i wypowiedział się, w moim zdaniem to jest jedna z najbardziej kuriozalnych wypowiedzi w historii tego samorządu, która pada z ust burmistrza, ponieważ burmistrz stwierdził, i chciałbym, żebyście się do tego odnieśli, że tak naprawdę cyniczna polityka Prawa i Sprawiedliwości doprowadziła go do tego, że musiał to wynagrodzenie sobie przyznać, a poza tym ta cyniczna polityka Prawa i Sprawiedliwości jest tak cyniczna, że chodzi o to, aby przez to wynagrodzenie skłócić burmistrza z mieszkańcami. I co wy na to? Radny Piotr Buczek.
Ubolewam nad tym, że Konrad tutaj poszedł na to stuprocentowe uposażenie. Wydaje mi się, że był w bardzo komfortowej sytuacji. Stosunkowo podwyżkę musiał dostać. Widełki czy ten przedział był stosunkowo wąski, między 80 a 100. Doprawdy dziwię się, że pociągnęło go to 100% zupełnie niepotrzebnie, bo można powiedzieć, strzelił sobie z gola samobójczego w tym momencie, a ten wpis był absolutnie niepotrzebny. Oczywiście ja się mogę zgodzić z tym, że tego rodzaju akty jak to rozporządzenie może spowodować ferment w samorządach, to jest oczywiste w tym momencie, bo słyszałem, że wszędzie tam w najmniejszych gminach ludzie są zbulwersowani, bo sobie podnieśli. Generalnie się nie lubi samorządowców, bo to są ludzie, którzy jakiś tam sukces odnieśli. Powiedzmy, co razi czasami takiego zwykłego obywatela, on nie myśli w tych kategoriach, widzi, że on ma tylko tą dietę, nie wiadomo jak dużą. A może nawet kierowcę, bo tak słyszałem, nie? Że każdy ma. No oczywiście to są bzdury. Wracając do tematu, no jest to jakieś alibi, prawda? Może chciał zwrócić uwagę, że tak naprawdę to on nie chciał, ale właśnie no spalił całkowicie ten temat, aplikując, jak gdyby, przepraszam, czy proponując sobie maksymalną podwyżkę. Tu w tym momencie mógł zachować ten właśnie umiar, powiedzieć tak, wystarczy mi to 80%. Naprawdę, to wręcz los mu dał do ręki naprawdę złoty róg, ale nie skorzystał z tego. Co do samego wpisu, no kuriozalne, no, to powiedzmy sobie szczerze, bo nawet w tej trudnej sytuacji, w jakiej postawiło go Prawo i Sprawiedliwość, mógł w jakiś sposób z tego wybrnąć, przyznając, że to jest bardzo niewdzięczna sytuacja, ale niestety no, musi przyjąć, ale bierze najmniej ile się da. I to by było fajne rozwiązanie, więc zupełnie niepotrzebnie tutaj tworzy jakieś takie niebywałe konstrukcje, kalambury, żeby wskazać na winę ustawodawcy. Bo prawda jest taka, że rzeczywiście podobnie jak ta pierwotna decyzja o obniżeniu tych uposażeń samorządowców, pamiętacie, to było po tej słabej wypowiedzi Beaty Szydło, wówczas prezes Kaczyński trochę się zdenerwował, stwierdził, że za dużo zarabiają i oczywiście samorządy też, nie? Samorządy wtedy dostały, nasz nie, bo myśmy mało zarabiali na tyle, że nie było żadnych cięć. W tej chwili otworzyła się ta furtka, 60% dla posłów, oczywiście trzeba było jakoś to ubrać legislacyjnie, więc oczywiście posłów, wiceministrów, jestem za, uważam, że urzędnik powinien dobrze zarobić, ale też samorządowcy. I pomyślałem sobie wtedy, Boże, jak ci nasi się teraz rzucą na to. I tak się stało. Poszli na maksa praktycznie. I dziwię się Konradowi, że naprawdę nie zaspokoiło go te 80%. To jest niezły pieniądz, no, powiedzmy szczerze, porównując do tego 1000 złotych, o którym mówiłeś przed chwilą. Ja tylko powiem, proszę, mnie ten dzwonek wybił z głowy. Aha. To jest policja? Ja tylko powiem, że ja miałem właśnie wrażenie, że burmistrz jedzie Franciszkiem Baszczynem. To znaczy mówiąc, cały czas naciskam przeciw, a mi wyskakuje cały czas, będziesz miał tysiące. No i niestety zgodziłem się. Jak wiesz, ja musiałem wyjść, ale naprawdę właśnie chciałem w ten sposób przemówić mu do rozsądku, żeby naprawdę pohamował to i zgodził się na tą propozycję Przemysława, czy na tą wniosek formalny zawierający poprawkę tej uchwały. No, to byłoby i korzystne dla niego, i dla wszystkich. Sprawa zostałaby zażegnana i byśmy się w pokoju rozeszli w tym momencie. A tak, no to wiecie. Radny Przemysław Gliński, czy przekonują ciebie argumenty burmistrza? Nie no, muszę powiedzieć, że tłumaczenie żenujące. To znaczy tak, albo musi zmienić gościa od PR-u, bo tam nie wiem, czy sam to tworzy, jak sam to musi chyba już kolejny kurs jakiś zrobić, a jak ma jakiegoś innego, to trzeba zmienić, bo się wystrzelał tamten. Tak serio mówię, bez sensu całkiem, bo gdyby przyjął naszą propozycję, czy moją propozycję i wziął 80%, czyli to, na co minimalnie zezwala prawo dzisiaj, to i tak miałby podwyżkę rzędu około 6 tysięcy złotych miesięcznie, czyli rzędu 60% mniej więcej. I wtedy mógłby narzekać, mógłby powiedzieć, proszę państwa, to ten zły rząd każe mi wziąć te 80% minimum, ja bym nie wziął złotówki, no ale zgodnie z prawem muszę wziąć i wtedy okej. Natomiast dzisiaj,
kiedy powiedział sam dla siebie, bo to o tym nam powiedziano na komisji, że to sam pan burmistrz zawnioskował o maksymalne pobory dla siebie, czyli prawie 100% podwyżkę. I on mówi dzisiaj, że to ten zły rząd mi kazał to wziąć, to niestety traktuje nas, mieszkańców, troszeczkę jak głupków, że my nie rozumiemy, nie umiemy czytać, nie potrafimy logicznie myśleć. No przepraszam bardzo, tak nie jest. Muszę powiedzieć, że tak nie jest. Naprawdę mieszkańcy naszej gminy są mądrzy, rozsądni, potrafią logicznie myśleć, potrafią czytać przepisy prawa. W związku z tym myślę, że to tak nieelegancko zostaliśmy jako mieszkańcy potraktowani tym wpisem. I przypomina mi się taki jeden gość, już był w naszej historii naszego kraju, który drugą Japonię nam fundował. I też obiecywał, że tak będzie. Tutaj obiecanki też były takie, że Wsława będzie krajem miodem i mlekiem płynącym. I dziś słyszymy, nie chcę, ale muszę. Ważna rzecz, panie redaktorze. Dwa dni wcześniej brałem udział w obradach Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej. Wówczas pytaliśmy panią przewodniczącą Knafleską, która jest szeregowym członkiem tejże komisji, o to, czy rzeczywiście sam burmistrz jak gdyby zaproponował to 100% podwyżkę. I pani przewodnicząca Katarzyna, że tak nie było, stwierdziła, że nie, że to tylko formalnie on występuje, natomiast inicjatywa leży po stronie złotej jedenastki. Coś takiego padło, to było też, do końca się nie mogą prawdopodobnie w jakiś sposób zorganizować, kto był inspiratorem tej 100% podwyżki. Pani Knafleska stwierdziła, że to ta jedenastka radnych zaproponowała wówczas burmistrzowi właśnie takie uposażenie. To ja tylko muszę sprostować i to jest nagrane, to można odsłuchać, bo komisje są dzisiaj nagrywane. Było na tak? Komisji budżetu bodajże była pani sekretarz, znaczy i padło pytanie chyba postawione przez radnego Czopka, tak mi się wydaje, kto wyszedł z inicjatywą takiej podwyżki, i powiedziała pani sekretarz, że to pan burmistrz złożył taką propozycję. To jest do odsłuchania, tu żeby nie było, że ktoś coś wymyśla. Jest to do sprawdzenia, natomiast ja sobie doczytałem gdzieś tam w innych portalach, jak gdyby troszeczkę szerzej, to tak wiele osób pisze, że dobrą praktyką jest, że to sekretarz występuje o podwyżkę dla burmistrza. Tak piszą inne portale. Radna Katarzyna Owoc-Kochańska. Drodzy Państwo, tutaj i Przemek ma rację, bo pani sekretarz użyła udzieliła nam takiej odpowiedzi, że to pan burmistrz zawnioskował. I Piotr Buczek też miał rację mówiąc, powtarzając słowa pani Knafleskiej, bo tak faktycznie na następny dzień pani przewodnicząca rady tak powiedziała. Ale suma summarum, oni się nawzajem, bo to się wszystko układa w całość, umówili się wspólnie, że mniej więcej kwota tej podwyżki, jak ma być dla burmistrza i jak dla radnych, będzie oscylowała w tych samych procentach. Jak maks, to maks. Więc tutaj nie ma żadnej takiej sytuacji, że pan burmistrz sobie, nie wiem, siedział w gabinecie, a 11 radnych rozmawiało w tajemnicy obok i jednak tak im wyszło, że podobnie. Nie. To jest ich wspólne posiedzenie i wspólna dyskusja i efekt jest taki, jaki mamy. Poza tym wiele razy przez te 3 lata już mieliśmy przykładów na to, że nie ma dla nich zahamowania w kontekście dobro społeczne, dobro gminy, dobro wspólnoty, jestem tu z misją, chciałbym od siebie dać dla mieszkańców, to jest moje miasto, moja gmina, to jest mój świat. Nie. Tutaj pokazał nam pan burmistrz i radni, 11 radnych, że właśnie ten pieniądz. Więc skorzystał z tej okazji, a ten artykuł czy wypowiedź, którą pokazał, totalnie się ośmieszył, udowodnił on, kim tak naprawdę jest. Nie dość, że nie miał odwagi przyjść na sesję, może i był, przepraszam, bo my nie wiemy, ale nie zabrał w ogóle głosu. Na komisjach dwóch pytałam, proszę, żeby pan burmistrz przyszedł i argumentów nam tutaj użył, dlaczego taka podwyżka. Nie było głosu. Na sesji tak samo w kuluarach mówiliśmy, gdzie jest pan burmistrz, niech powie nam dlaczego. Była cisza. Radni koalicyjni również nie dali żadnego argumentu, dlaczego pan burmistrz ma taką maksymalną podwyżkę. I dzisiaj czytamy, że musiał, zakpił sobie z wszystkich rozsądnych mieszkańców w tym mieście. No pokazał brak klasy, brak poziomu. Już nie będę, bo staram się tej granicy nie przekraczać. I jeszcze cytował słowa prezydenta Szczecina? Już sam nie może stworzyć własnych zdań? Jeżeli cytuję coś, czym się zgadza, to ja nie uważam, żeby to było... Mógłby przy 20 tysiącach
skusić się do pomyślenia. Nie, no to jakieś aforyzmy mógłby rzeczywiście tutaj wyprodukować. Za 20 tysięcy to ja. Tym bardziej, że jest specjalistą do PR-u, jak wiemy, tak? Baloniki sama puszczałam i pamiętam te wszystkie przygotowania. Ja nie puszczałam właśnie, bo no, tak jak z kartkami, no to nie. Ja już swoją winę odkupiłam dawno, więc mam teraz. I drodzy Państwo, powiem Państwu może tak podsumowując to, że naprawdę w momencie, kiedy jestem wyzwolona, w cudzysłowie oczywiście, od tej presji, jaką burmistrz i jego świta gdzieś tam na mnie nakładała, czuję się doskonale. Muszą Państwo mieć odwagę mówienia tego, co Wam leży na sercu. Oczywiście nie mówię, żeby tam przeklinać i iść tam, nie wiem, z jakąś armią, ale że warto być uczciwym i po prostu mówić tak, jak jest. Nie trzeba układów. Nie trzeba, nie wiem, jakichś wzajemnych, nie wiem, złych jakichś kłótni i dyskusji niepotrzebnych, żeby wyjść i powiedzieć prawdę i móc pozostałym ludźmi tak i mieć przyjaciół dalej. Trzeba po prostu być sobą. Dobrze, to na koniec, bo mamy 56. Ja 56. minutę. Biorę. Ja pozwolę sobie na taką prywatę, ponieważ zanim miała miejsce wczoraj sesja Rady Miejskiej, dzień albo dwa dni wcześniej, na blogu Nowe Opinie zachęcam, tam zmieniłem politykę, nie wszystkie artykuły są, można przeczytać, ale ten akurat można przeczytać i postawiłem taką tezę, że mamy koniec z pewną epoką, bo do tej pory na pewno było tak i to wyróżniało każdego burmistrza, że niestety nie był w stanie dogadać się ani z opozycją, ani ze środowiskami, które były mu nieprzychylne, tworząc przez to bardzo dość ograniczone środowisko, z którym współpracował i z którym wprowadzał różne pomysły. Przez to zazwyczaj w takich małych miejscowościach, nie wiem jak to wygląda w dużych miejscowościach, ale to burmistrzowanie ma pewne ślady autorytaryzmu. Natomiast do tej pory miałem wrażenie, że jednak i burmistrzowie, chociaż no, można mieć wątpliwości co do burmistrzy Danuty Patalas, bo tam chyba też, kiedy było głosowanie nad jej wynagrodzeniem, chyba też zażyczyła sobie najwyższej stawki, albo prawie najwyższej. Burmistrz Grabka stopniowo osiągał najwyższe wynagrodzenie. Burmistrz Antkowiak już teraz, burmistrz Antkowiak od razu. Tak, ale mam takie wrażenie, że się do tej pory wszyscy ograniczali w naszym samorządzie. Natomiast wydaje mi się, że ta epoka się skończyła. Ograniczali finansowo i nastała nowa epoka. Czyli nie trzeba się już ograniczać i tak. Tak, to działa w dwie strony, masz rację, Rafale. Pamiętam słowa właśnie pana burmistrza od Antkowiaka przed wyborami. I ja dopiero później, i to owszem, przepraszałam państwa za to dwa lata temu, jego intencją było po prostu zarobić. Tak, pokazał, tak powiedziałeś, nie ma już pułapów. Chapiemy to, chapiemy na maksa. Ja między innymi też dlatego, ponieważ te wątki finansowe wychodziły po kampanii, zrezygnowałam między innymi, to nie był jedyny powód, że odeszłam z tej grupy, bo mi nie zależało na tym, żeby zarobić. Ja jestem społecznikiem i ja mam zupełnie inne cele. Ale tak samo odwracając tę sytuację, co ja Państwu powiedziałam wcześniej, człowiek wyzwolony od tych czy finansowych jakichś zależności, ale przede wszystkim też wyzwolony w kontekście tej presji, jaką gdzieś tam czujemy, bo jesteśmy z małego miasta, żeby mówić, artykułować, protestować, przekazywać, to też ma jeszcze naprawdę większą wartość tak naprawdę, niż ten pieniądz, którego rządza pieniądza tkwi w tej Radzie 11 i w panu burmistrzu. Rządza będą podwyżki też wice na pewno i innych pracowników, nie? No, to chyba automatycznie. To do Was mam tylko pytanie, czy Wy widzicie, że kończy się pewna epoka, czy to jest nadwyraz stwierdzenia? Radny Przemysław Gliński. Myślę, że tak, coś w tym jest. Chyba skończyła się pewna epoka, to znaczy nie ma hamulców w tej chwili. Pan burmistrz, czego mu gratulowałem oczywiście na koniec sesji ostatniej, żelazną ręką trzyma, nie wiem w jakim kluczem, w jakim strachu, tą jedenastkę, jak ktoś powiedział, chyba radny Piotr, złotą jedenastkę trzyma w szachu. Przegłosują wszystko, co sobie zażyczy i od samego początku widzimy, od pierwszej sesji, kiedy zostały ustalone pobory pana burmistrza na maksymalnym poziomie, tak to się nie zmienia. Tak, co można wyciągnąć z tej gminy,
to pan burmistrz wyciąga. Radni zobaczyli, pewno dostali oczywiście takie przyzwolenie, że można pójść w 100% mniej więcej, około, czy około 100% podwyżki. To bierzcie 100% podwyżki, tak? Nie ograniczamy. Co można, ciągnijcie, bo nie wiadomo, czy was wybiorą za jeszcze kolejne teraz 2 lata. W związku z tym, co możecie nabrać, bierzcie, tak? No i tym kluczem, myślę, to idzie. Oczywiście to pociągnie ze sobą kolejne podwyżki dla wiceburmistrzów, pewno dla dyrektorów i tak dalej, i tak dalej. I tak jak już było mówione to na sesji, zachęcam, żeby sobie odsłuchać, wszystkie podwyżki na przykład z podatków zostaną skonsumowane przez podwyżki burmistrza i zastępców na przykład. Radny Piotr Buczek. No cóż, pewna epoka się skończyła, chociaż to nie jest tak, że skończyła się z dnia na dzień. Według mnie ten proces już trwa. Od poprzedniej kadencji nawet, powiedziałbym. I nie wiem, czy się zakończył. Także na pewno epoka niewinności już dawno przeminęła. Już mam ją za sobą. Bo pamiętam tej kadencji jeszcze za czasów burmistrza Grabki, te niewinne próby zmiany uposażenia radnych. Rzeczywiście tam chodziło o jakieś skromne kwoty i jakąś taką powściągliwość, jakiś taki strach może przed właśnie opinią publiczną, czy jakiś taki wyrzut sumienia, że coś takiego może nastąpić. Trzeba jakoś to wytłumaczyć może sobie, tak, że tego nie ma już w tej chwili, ale tak jak mówię, ten proces trwa. Ten proces trwa, bo powiem tak, no 30 lat temu wydawało się, że jak nastanie samorząd, to będzie już tylko lepiej, lepiej i lepiej. Myśmy krytykowali to, co było w 2000 roku, to, co było w 2010, a w tej chwili odnoszę wrażenie, że to nie zmierza w tym kierunku. Właściwie można powiedzieć, że jest coraz gorzej, no, zaryzykuję. Także co do epoki niewinności, jak już powiedziałem, się dawno skończyła i nie wiem, czy ten proces właśnie takie pogarszania sytuacji w naszym samorządzie się. On jeszcze jest trochę rzeczy do spieprzenia, o tak powiem. Cytując klasyka, oczywiście. Jeszcze 2 lata są. Czyli na pewno jakaś epoka się kończy. Znaczy, tak naprawdę nie wiem, czy ona się w ogóle. Można mówić o zakończeniu, bo my po prostu przez cały czas uczymy się, a szczególnie w takich małych społecznościach, jakby wzorujemy się na dużych miastach bardzo często, czy na jakichś decyzjach, czy na jakichś krokach. Ja tu mogę mówić bardziej w kontekście chociażby organizacji pozarządowych, bo tutaj wzorowałam się przez ponad 10 lat też dobrymi praktykami z dużych gmin, czy z dużych miast. My po prostu, wydaje mi się, że w naszym małym mieście mamy troszeczkę opóźnione takie reakcje na wydarzenia ze stolicy, czy z Poznania, czy z Wrocławia. Kiedyś było nie do pomyślenia, żeby zrobić jakiś marsz we Wschowie, bo pamiętam, że jeździłam do Warszawy i do Poznania protestować o prawa kobiet, a w zeszłym roku, 2 lata temu odbyły się takie protesty już we Wschowie. I to jest taka... No, rozwijamy się, ewoluujemy jako mała społeczność. Czy granica została przekroczona, już mówiąc, używając tego słownictwa? Na pewno szokuje Antkowiak tym, że wprowadza coś, inne myślenie, gdzie my jako ta lokalna społeczność współpracujemy z sobą, znamy się, mamy właśnie jakieś takie zasady swoje moralne, mamy jakieś takie granice, których nie chcemy przekraczać, żeby dobrze z sobą wspólnie żyć w tym naszym małym społeczeństwie. I nagle przychodzi ktoś, kto pokazuje zachłanność i nas to po prostu bulwersuje. Ale jak się okazuje, wiele osób potrafi szybko się tego nauczyć, bo myśli bardzo podobnie, bo gdzieś jednak w duszy ma takie swoje dążenie, żeby mieć więcej, więcej, więcej i nigdy nie jest koniec. Ale to jest dobra tak naprawdę dyskusja, bo jak najbardziej tam się pojawił taki głos w którymś z komentarzy, że należy wynagradzać. I Piotr też masz rację, bo gdyby pan burmistrz naprawdę pokazał się z takiej dobrej strony, ja podawałam przykład prezydenta burmistrza Koła, i gdyby miał faktycznie takie inwestycje, takie inicjatywy, to przecież uważam, że byłaby mniejsza grupa radnych czy mieszkańców, która mówiłaby nie, nie dajmy mu tej podwyżki. To jest kwestia, jak pracujesz, tak zarabiasz. To, czy to będzie burmistrz, czy to będzie w jakimś zakładzie pracy, czy gdziekolwiek indziej. Wykazujesz się, zawsze są jakieś takie grupy, formy motywacji dla pracowników, to proszę, zarabiaj, masz możliwość, możemy ci dać, damy tobie. Ale w tym przypadku mówimy o tym, że się po prostu nie należy burmistrzowi. Że po tych 3 latach stwierdziliśmy jasno i dając te argumenty, które wcześniej wspominałeś, Rafale, że mu się po prostu to nie należy.
i tak samo radny, mimo tego, że my aktywnie jakby działamy, tak rozmawiamy, ale cała rada też jest do niczego. Nam się te podwyżki ani burmistrzowi nie należą, nie ma za co, bo każdemu pracującego, czy w organizacjach pozarządowych, czy gdziekolwiek indziej należy się to wynagrodzenie, bo ta dyskusja trwa. Tylko, że ona była w NGOsach. Mówiliśmy o tym, co często się koalicja burzyła, że nie można uwzględniać wynagrodzenia pracownika w organizacji społecznej. Że on nie powinien tam w ogóle wykazywać swojej pracy, swojego trudu, a broń Boże jakiekolwiek pieniędzy. A my się z tym nie zgadzamy. Pracujesz, poświęcasz swoje życie prywatne, godziny, miesiące pracy, zarób. Ale pokaż faktycznie, że coś robisz. Tak samo do burmistrza. Gdyby pracował, gdyby były efekty, proszę bardzo. Także tej granicy tak naprawdę dla mnie nie ma, ale jeżeli mówiąc, to coś na pewno się nowego dzieje. Radny Piotr Buczek? Jeśli może tak paradoksalnie, bo Katarzyna wspominała tutaj o jakiejś zachłanności. Właśnie zachłanność, dążenie do sukcesu ekonomicznego, czyli budowania jakiegoś kapitału, jest jednym z motorów cywilizacji. I w tym momencie rzeczywiście... Chyba wszyscy zbaranieliście, bo... Przepraszam, chyba, że pan burmistrz 20 tysięcy zainwestuje, przepraszam, we Wschowie, bo nie, może tego nie, nie wiem. Jest to jeden z motorów cywilizacji, to jest oczywiste. Ale wiesz co, gdyby burmistrz napisał dzisiaj, kochani, dążę do bogactwa, jest to jeden z ważnych fundamentów cywilizacyjnych. Dzięki temu będę bogaty i będę czuł się częścią cywilizacji. Okej, tylko że burmistrz tego nie napisał. Użył zupełnie innych argumentów. Widzisz, i tutaj jak sobie mówimy, kto jakie stanowisko mógłby zająć, ty Piotr mógłbyś w takim razie zostać PR-owcem. Napisałbyś takie teksty. Słuchajcie, wiecie co, bo czy mam jeszcze, macie jeszcze chwilę czasu? Tak, oczywiście, no, mieszkańcy ja bym, zawsze. Do rana. Wiecie co, bo poprosiłbym was jeszcze o próbę odpowiedzi na takie pytanie, bo niewątpliwie po tym, co burmistrz powiedział o powodach swojej podwyżki, pojawiło się mnóstwo komentarzy nieprzychylnych. I kiedy do tej pory mógł burmistrz myśleć, że tak wiele osób nie jest mu nieprzychylnych, albo że jakimiś tam swoimi działaniami przynajmniej usypia Wschowę, to jednak tym jednym działaniem tę Wschowę ożywił. I moje teraz jest takie pytanie, czy myślicie, że radni są w stanie, radni koalicji, są w stanie wytrzymać tę presję społeczną i jednak sobie podnieść? Bo przypomnę wam, mnie na przykład zaskoczyła ta wypowiedź, kiedy radna Emanuela, moim zdaniem słusznie, zwróciła uwagę, że na przykład radna Agnieszka Nachaj, nie dosyć, że dostanie 1000 zł więcej jako przewodnicząca, nie dosyć, że będzie miała podwyżkę jako sołtys i okej, ale przecież ma też posadę w spółce komunalnej. I to jest... I też dostanie podwyżkę. Tam tego nie wiem, ale są to benefity, które wynikają nie z jakiejś takiej sytuacji neutralnej, ale z tego, że akurat w tej kadencji jest taki, a nie inny układ polityczny. I moje pytanie krótko. Myślicie, że wytrzymają tę presję, czy nie wytrzymają? Radna Katarzyna Owoc-Kochańska. Ponieważ nie znają jeszcze pomysłów, które się tworzą w głowie odnośnie happeningów, a ja już je znam, bo się układają, to sądzę, że nie wytrzymają. Może nie w grudniu, ale prędzej czy później nie wytrzymają. Radny Przemysław Gliński. Ja myślę, że wytrzymają, są twardziele. Jak popatrzymy przez pryzmat 1000 zł i 1400 jajek, to naprawdę robi wrażenie. Natomiast jest taka sytuacja, że myślę, że burmistrz już teraz nie będzie ich naciskał, bo to nie o jego kasę idzie. Także dziś być może powie, słuchajcie, może trochę, żeby tak złagodzić napięcia społeczne, to odpuśćcie. Zrobię wam Wigilię. Zrobię wam Wigilię. Może w tym kontekście to pójdzie, bo on już dostał, co chciał. Natomiast dzisiaj tylko czy wszyscy powiedzą, okej, mogłem dostać 1000 zł, a nie dostanę tego 1000 zł, nie? Także tu jest pytanie. Mówię o funkcjach, bo nie mówię o szarych radnych, bo tam szary radny... U nich jest w tej tak zwanej koalicji w złotej jedenastce tych szarych radnych niewielu. Tak, tam każdy ma funkcję jakąś i każdy dostanie, czy większość dostanie podwyżki rzędu 1000 zł mniej więcej i trochę więcej jeszcze, jak pani przewodnicząca, trochę więcej. I okej, także to jest już też jakiś tam pryzmat kopy jaj dużej. W związku z tym myślę, że tego, że jak mówiłem, że wytrzymają, tak?
Tak, tak, że wytrzymają presję. Przepraszam, czy ty sugerujesz, że któryś z radnych ma fermę kurczaków? Nie, ja nie wiem, nie, ja nie wiem, co kto robi. Bo, aha, bo te jajka to... tak właśnie nie wiem, czy mamy rzucać? Nie, czy... ja tylko mówię o tym, że tak, tak mi przyszło do głowy, nie, że radny... było dzisiaj kupowałem na targowisku jajka i dlatego mi przyszło, że tam 70 groszy jajko, znaczy, tak szybko 1070, dlatego mi tak wyszło. Radny Piotr Buczek. Ja myślę, że przyjmą moją propozycję i właśnie ci szarzy radni chyba najbardziej zrozumieją, że to tutaj jest droga do porozumienia i do jakiegoś rozsądku. Tak, nasza, przepraszam, bo przymysłem identyczną niemalże, nasza propozycja jest najlepsza. Rozważna, delikatna podwyżka, na którą można wtedy głosować, czy tak, czy nie, a nie jakieś szaleńcze kroki, które powodują tak duże emocje nie tylko w naszym gronie, jak sądzę. I no to tym... jeżeli mogę po raz kolejny podkreślę, bardzo mi się podoba, już zaczyna podobać postawa pani radnej Jolanty, która zdroworozsądkowo zaczyna podchodzić do tematu, nie patrzy ślepo w to, choć była w tej koalicji, nie, myślę, że jeszcze tam jest, ale już ma odwagę, taką ludzką odwagę, tak, zagłosować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem. Sumieniem własnym. No. Tak, z własną wolą, tak, także z własnym sumieniem. Super. Daj Boże, żeby się jeszcze tacy radni w tej koalicji trafili, którzy w sytuacjach takich, kiedy rzeczywiście mają w swojej głowie sprzeczności, żeby zagłosowali zgodnie z własnym sumieniem. Czyli za moją propozycją. Dobrze, ja tylko przypomnę, bo być może nasi słuchacze tego nie wiedzą. Najwyższe, znaczy podwyżki diet, najwyższe podwyżki diet dostaną radni, wszyscy radni, znaczy ci radni związani z burmistrzem i z koalicją rządzącą. Takich podwyżek nie dostanie nikt z opozycji. To też myślę, że warto podkreślić. A to był 43. odcinek rozmów o Wschowie i wzięli w nim udział i teraz nie zapomnę pożegnać się z radnymi. Radna Katarzyna Owoc-Kochańska, dziękuję. Dziękuję również. Radny Przemysław Gliński, dziękuję. Dziękuję, tylko powiem, że wczoraj było Katarzyny i chciałem pani radnej Katarzynie wszystkiego najlepszego życzyć. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. I radny Piotr Buczek. Również dziękuję, ja już wczoraj pożyczyłem nawet. Dziękuję. Ja natomiast nic o tym nie wiedziałem, przyłączam się do życzeń radnego Przemysława Glińskiego. Dziękuję wam bardzo. To był 43. odcinek i do usłyszenia.